nic nie było ważne, no nic nie było ważne. Jedzenie, ludzie, no, liczyła się ta kwesta, ubranie nie było ważne. Podczas kwesty zawsze podnosił mi poziom adrenaliny. To on przepiłował kłódkę. Wojciech Słodkowski, dziennikarz, publicysta Telewizji Łódź, społecznik, nauczyciel akademicki, przyjaciel, po prostu Słodek. Urodził się w 1951 roku w Gdańsku, mieszkał w Słupsku i we Wrocławiu. Studiował polonistykę w Poznaniu. Od ponad 30 lat jego miejscem na ziemi była Łódź. W latach 70. i 80. był działaczem opozycji niepodległościowej. Aresztowany w stanie wojennym, długo siedział w więzieniu jako wróg ustroju. Po 1989 roku pracował w łódzkiej prasie, a od 1992 roku w Łódzkim Ośrodku Telewizji Polskiej. To tutaj właśnie powstawały jego programy publicystyczne. Dla wielu osób jednak Słodek to przede wszystkim współtwórca kwesty, z której dochód przeznaczony jest na ratowanie zabytków architektury nagrobnej na Starym Cmentarzu w Łodzi. Wojtek zmarł 3 listopada 2012 roku podczas 18. kwesty. Został pochowany pośród pomników, które podziwiał i których historię opowiadał, aby zachować wielokulturową tożsamość miasta i jego mieszkańców. Wojtek nie lubił, kiedy porównywano kwestę łódzką na przykład z kwestą na Powązkach w Warszawie. Wściekał się też strasznie, kiedy ktoś mówił o nim jako o łódzkim Waldorfie. A jaki był Wojtek Słodkowski? Stawiamy to pytanie w rok po jego śmierci. O tym we wspomnieniach jego bliskich, znajomych i współpracowników. Ze Starego Cmentarza w Łodzi przy Ogrodowej witają Państwa Marek Palczewski i Wojciech Słodkowski. Pragnieniem naszym jest, abyśmy wszyscy, my łodzianie, znaleźli dziś chwilę na refleksję o naszym mieście. Dzięki tym kwestom zyskaliśmy jednak tą świadomość, że jest to miejsce niezwykłe. I to Wojtek ma swój w tym wielki udział. Bo te kwesty, które zaczynały się w 1995 roku, ta inauguracja, no trzeba powiedzieć, że była skromna, a to, co widzimy dzisiaj, to widzimy, jak to jest wielkie dzieło. To wielkie dzieło polega na tym, że mamy ponad 100 odnowionych pomników, ale to wielkie dzieło polega na tym, że jest świadomość tego miejsca, odkrywanie historii. Kochał ludzi. Uwielbiał kontakty z ludźmi. Sprawy społeczne były dla niego chyba nade wszystko. Ta kwestia go naprawdę pochłaniała, mimo że zwracano się do niego jako osoby, która była postacią, wizerunkiem tej kwesty, to on jednak cały czas ukierunkowywał to na innych. Pan Stanisław Łukawski był w tamtych czasach, mówię tutaj o właściwie początku lat 90., takim bardzo aktywnym przewodnikiem i on właściwie wpadł na pomysł, żeby ratować zabytki Starego Cmentarza. Oczywiście nie byłaby ta akcja, nie miałaby takiego znaczenia i podejrzewam, że nie rozrosłaby się aż tak bardzo, gdyby nie szczęśliwe skojarzenie mediów, czyli przede wszystkim właśnie telewizji i Wojciecha Słodkowskiego. I to można powiedzieć, że właściwie dzięki tej współpracy, dzięki ludziom, którzy, tak można mówić kolokwialnie, nadawali na tych samych falach. Mówimy o cmentarzu katolickim. Szeroko mówimy o cmentarzu ewangelickim, a między tymi cmentarzami znajduje się cmentarz prawosławny. Jest to obiekt architektury neogotyckiej, cytowany w każdym przyzwoitym podręczniku europejskiej architektury. Prawdopodobnie jest to najważniejszy łódzki zabytek w ogóle. W ogóle. Nie tylko na tym cmentarzu, ale w ogóle. I w stanie jest dramatycznym. To on przepiłował kłódkę. Nie wiem, czy ta historia jest znana. Dochodzimy do kaplicy. Kaplica jest oczywiście zamknięta na kłódkę z takim dużym jakimś tam uchwytem. I ja mówię, no nie da się wejść, no my nie wejdziemy do tej kaplicy, bo jak my mamy wejść do tej kaplicy? A Słodek mówi, jak to nie wejdziemy? Poszedł do któregoś z kolegów, czy do samochodu technicznego, nie wiem. Przyszedł z takim pilnikiem,
przeciął i weszliśmy. Ja mówię, no dobrze, a jak my to teraz zrobimy, jak my to teraz zamkniemy? A to niech się miasto martwi, jeżeli dopuściło do takiej ruiny. On się nie bał tego, co robi, on się nie bał tego, co mówi. A mówił czasami naprawdę rzeczy, które powinny zainteresować ludzi odpowiedzialnych za zabytki, za ochronę. Wielu znanych łodzian przyszło na stary cmentarz dzisiaj wraz z bliskimi. Grzegorz Palka, przewodniczący Rady Miejskiej i syn Dominika. Panie przewodniczący, jak idzie kwesta? Idzie nieźle. Stoimy tutaj tak półtorej godziny mniej więcej i są datki rzędu 5 zł, a nawet 20 nowych złotych odnotowaliśmy. Chciałabym zacząć od podziękowań dla inicjatorów tej akcji i podziękowań dla łodzian, którzy tak sympatycznie na tę inicjatywę odpowiedzieli. Tu są nasze korzenie na tych cmentarzach, niezależnie czy ktoś ma własną rodzinę powinowatych, czy też przychodzi zobaczyć groby łodzian, którzy Łódź budowali, to jest dowód tożsamości, to jest dowód ciągłości. Inicjatywa bardzo uważam pożyteczna, potrzebna, trochę trzeba też i społecznie popracować, także ludzie trochę też, jak Państwo widzicie, dużo znajomych to też jakoś nie odmówią. Ja sądzę, że ta kwesta jest bardzo cenną inicjatywą, bo proszę zwrócić uwagę, czujemy się tutaj bardziej jak rodzina. Dziś pieniądze zbierają znani łodzianie. Kwestę na starym cmentarzu w Łodzi zorganizowano już po raz 11. Prezydent Łodzi oddał dziś hołd swoim poprzednikom, którzy dawniej rządzili miastem. Należy się pamięć tym ludziom, którzy kiedyś odpowiadali za losy naszych poprzedników, za losy naszego miasta. Wojtek wiedział, że zapraszając do tej współpracy przy kwestowaniu na cmentarzu wszystkich samorządowców, społeczników, osoby świata polityki, kultury, nie patrząc na to, czy oni są z prawej strony, czy z lewej strony sceny politycznej, zyska pieniądze właśnie na renowację nagrobków. Myślę, że będzie się kojarzył stary cmentarz z Wojtkiem i stary cmentarz, choć Wojtek by tego nie chciał usłyszeć, co ja teraz powiem, będzie bardzo dużo Wojtkowi zawdzięczał, bo bez jego pomysłu, bez tego programu, bez samej kwesty, no nie wiadomo, jak dzisiaj by wyglądało wiele grobów. Być może w ogóle by ich nie było. Wojtuś był bardzo, bardzo sumienny, ale powiedzmy to sobie szczerze, niekoniecznie był tytanem logistyki. I jak tych sznurków do połapania przy okazji kwesty dzień, dwa, trzy dni wcześniej pojawiało się zbyt dużo, to po prostu czasami nie pamiętał o niektórych sznurkach, o innych zapominał i no, trochę się gubił, ale pomagały mu przy tym kierowniczki produkcji. Przychodził na kwestę w półbucikach letnich, w paltociku, bo nie zwraca uwagi w ogóle, w co się ubiera, jaka będzie temperatura, czy zmarznie, czy nie zmarznie. A później ja się modliłam i Mirek chyba też, żeby mu mikrofon z ręki nie wypadł, bo tak latał z mikrofonem. Podczas kwesty zawsze podnosił mi poziom adrenaliny, bo normalnie zachowywał się jak profesjonalny dziennikarz, potrafił operować mikrofonem i tak dalej. Przychodziła kwesta i zapominał o wszystkim. Jak rozmawiał z rozmówcą, mikrofon był skierowany do niego, więc ciężko było usłyszeć rozmówcę. Nic nie było ważne, no nic nie było ważne. Jedzenie, ludzie, no liczyła się ta kwesta. Ubranie nie było ważne oczywiście też, chociaż to już był mróz. Ważna była ta kwesta i ona go tak nakręcała. Podczas ostatniej kwesty dostał ode mnie na odchodne kanapkę, bo nie miał czasu zjeść przez cały dzień. To była ostatnia jakaś dobra rzecz, którą dla niego zrobiłem. Wiele osób zna tę akcję, przystępuje do niej z zaufaniem, tak jak pani wspomniała. Są osoby, które się stykają z nią dzisiaj po raz pierwszy, ale kiedy widzą ten napis,
zastanowią się, przeanalizują i wrzucają, i to naprawdę niemałe kwoty. Do ciebie także zwracają się łodzianie, pytając, co właściwie politycy robią na tym cmentarzu. Znaczy nie, no najczęściej łodzianie nie pytają, tylko łodzianie, no chyba do, tutaj rozumiem, na tym cmentarzu się dokonuje to, czego, co trudno jest zrozumieć czasem oglądając telewizję na przykład i występy polityków, że politycy traktują to miejsce jako służbę. Współpracowałam z nim przez wiele lat przy kweście i wspominając kogoś, kogo już nie ma, ciężko powiedzieć. I mogę tylko powiedzieć jedno, że bardzo mi go brakuje. Wojtka Słodkowskiego znałem bardzo dobrze, bo przez kilka lat pracowaliśmy w jednym pokoju redakcyjnym. Często rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na różne tematy. Nie zawsze zgadzaliśmy się, ale z tych rozmów z Wojtkiem wynikało jedno, że to był człowiek autentycznie zatroskany o sprawy innych ludzi. Ktoś, kto chciał tym ludziom przyjść z pomocą poprzez choćby swoje redaktorskie, telewizyjne interwencje. Chrystus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych, którzy są w potrzebie, mnieście uczynili. Ja mocno wierzę, że te dobre czyny, które Wojtek uczynił dla innych, będą mu policzone. Ja pamiętam moje początki pracy jako młokosa w tej firmie. Wojtek dał mi szansę właśnie, żeby przy kweście z nim pracować. 9 lat temu razem pracowaliśmy. No i teraz niestety będzie już bez niego, pewnie o nim również. Wojtek zarażał nas pozytywną energią. On był wielkim pasjonatem tego, za co się wziął, to robił, potrafił to zarazić tym wszystkim swoich współpracowników, również i mnie jako montażystę. Takich dziennikarzy już nie ma, no raczej nie ma. No można powiedzmy poszukać na palcach jednej ręki, policzyć tutaj w Łodzi, którzy są rzeczywiście rzetelni, którzy wierzą w to, co piszą. Najważniejszą, największą miłością jego życia byli synowie. Starał się im pokazywać to, co w życiu ma ogromne znaczenie, no i wskazywać tą drogę, która zaowocowała, która po prostu wprowadziła ich w dorosłość, a jak wszyscy lub większość wie, że poszli w jego ślady. Zarówno Antek, jak i Jędrek są w tej chwili dziennikarzami. Zawsze, no, jak ktoś się z nim nie zgadzał albo mniej wiedział, to tak po mentorsku trochę traktował i tam, jak ty możesz, tam to jest najwspanialsze, największe, najcudowniejsze, co ty tam wiesz i tak dalej. Myślę, że on wiedział, że w którymś momencie ja się zaangażuję i potem właściwie to już nawet nie rozmawialiśmy o tym, że to jest wspaniałe, cudowne i tak dalej, bo obaj wiedzieliśmy, że to jest coś bardzo ważnego i mnie nie musiał do tego przekonywać, natomiast oczywiście, że tak jest, że on się w to strasznie angażował. Mało tego, ja widzę teraz sam po sobie, że mam po prostu to samo, no, że w kółko ględzę o tym ludziom, im bliżej jest 1 listopada. A tym bardziej, że dopiero właściwie niedawno, kiedy szukałem inspiracji takiej dla nagrobek dla ojca, się porządnie naprawdę przyszedłem po całym cmentarzu. Także po tych rejonach starego cmentarza, w których do tej pory nie byłem. I przypominałem sobie oczywiście te słowa, które ojciec wiele razy powtarzał, że to jest ta galeria wspaniałej rzeźby pod chmurką.